W normalnej sytuacji o tej porze roku znowu dyskutowalibyśmy, jaki nawóz azotowy wybrać. Dlaczego na przykład Zaksan, czyli Saletra, jest lepsza na późnosiane pszenice od chociażby RSM-u. A dlaczego Saletrosan jest nawozem niemal stworzonym dla rzepaku? Ogólnie jaki azot, w jakich warunkach zastosować? Pewnie byłyby pytania, dlaczego chcesz w ogóle tak wcześnie wyjechać z tym azotem? Przecież jak podasz teraz właśnie Saletrosan w dużej ilości, czyli Saletrę, może spowodować rozhartowanie roślin, co później może negatywnie wpłynąć na rośliny, kiedy wrócą jakieś mrozy. Znowu byśmy dyskutowali o tym, że jak dać 400 kg saletrosanu na raz, że części popłynie. Jak co roku są takie głosy, gdy daje. Kiedyś to był RSM w jednej dawce pełnej w rzepaku. W tym roku będzie to właśnie saletrosan z pulreą w rzepaku i to też praktycznie powiedzmy w jednym terminie, więc wiemy, że też na pewno, jak wstawię taki film, będą głosy, że ten nawóz popłynie, że nic z niego nie będzie, że w ogóle tak wcześnie to nie ma sensu. Ja wam znowu będę w normalnym okresie, gdyby było wszystko normalnie, znowu bym wam mówił o loterii grupy azoty, bo część rolników kupuje te nawozy wiosną, więc korzystają, składają te kupony, mają szansę coś wygrać. Jak jest okazja, to dlaczego nie? I tak by było w normalnym roku, bo tak co roku dyskusja o tej porze, na tym powiedzmy przednówku, czy właśnie teraz, kiedy ze względu na pogodę widzimy naocznie, że rośliny rosną, że one potrzebują tego azotu, tylko no dziś nie możemy wjechać, bo gdyby były przymrozki, to myślę, że większa część z was na pewno poleciałaby z jakimś nawozem, czy to w rzepak, czy w pszenicę. Pszenice może jeszcze mogłyby poczekać, dlatego też bardzo często w pszenicach te dawki są mniejsze, stosujemy tam RSM, natomiast w rzepakach zazwyczaj jest tak, że na początku marca do połowy marca większość ma nawożenie azotowe zamknięte, koniec, kropka, nic tam więcej nie dokłada, czy to jest właśnie RSM, czy Saletrosan, czy Saletra, jakikolwiek nawóz. I tak by było w normalnym roku. Natomiast ten rok nie jest normalny i dzisiaj priorytetem myślę, że nie jest to, kiedy my wjedziemy z nawozem, nie jest to, w jakiej formie ten nawóz zastosujemy. Z drugiej strony większość z nas już te nawozy ma kupione, ale dzisiaj priorytetem jest sytuacja, jaka się dzieje powiedzmy na granicy, bo powiedzmy sobie szczerze, granica dzisiaj dla nas jest najważniejsza. Ja nie twierdzę, że strajki, które będą w innych częściach kraju są mniej ważne, bo są również bardzo istotne, ale granica jest też tym miejscem takim najważniejszym. My planujemy wyjazd na granicę, zbierze nas się tam kilka osób i to właśnie nie ma też znaczenia, wiecie, żeby koniecznie musi być cały autobus. Jak są chętni, pakujemy się w osobówki, pakujemy się w busa, wynajmujemy cokolwiek większą liczbą, zrzucamy się na to paliwo i lecimy. Ja sobie też zdaję sprawę, że nie wszyscy mogą, to jest dla mnie normalne i ja jestem w stanie to naprawdę bardzo dobrze zrozumieć, nikogo nie naciskam, absolutnie nikogo nie będę krytykował za to, że ktoś nie pojedzie. Ale te osoby, które nie mogą jechać na granicę, niech chociaż działają lokalnie, niech wspierają te lokalne strajki, niech pojadą na te lokalne strajki, nawet na godzinę, na dwie, naprawdę ma to sens. Ma to sens, żeby pojechać, żeby rozmawiać między sobą, żeby znaleźć ten wspólny język i żeby pokazywać, jak to jest, no bo w sumie wiecie, jak to jest. Ja nie będę się tutaj na tym rozwijał swojej myśli w tym kontekście, bo wszyscy doskonale wiemy, jak jest. Nie musimy sobie tego opowiadać. Natomiast ja właśnie tutaj dzisiaj troszeczkę chciałbym zachęcić, żeby jeszcze bardziej się zmobilizować. 24 lutego, stycznia, pokazał, że no ten poziom wkurzenia jest olbrzymi. 9 pokazał coś, co chyba nawet nam się nie śniło, że ta mobilizacja może być jeszcze większa, nie? Że widzimy, że kurde, no, sąsiad ciągnie za sobą sąsiada i to nie jest tak jak kiedyś, że trafiają się też takie przypadki. Ale dzisiaj ta dyskusja zupełnie inaczej wygląda, nie? Nie jest tak, że nie jadę, bo mi się nie chce, tylko że no kurde, spróbuję, jakoś tam postaram się znaleźć, wygospodarować trochę ten czas i pojadę. Chociaż w dalszym ciągu jest też duża grupa ludzi, którzy ma w poważaniu i zawsze tacy ludzie będą, na nich też nie ma co patrzeć, trzeba robić swoje. Za chwilę mamy 20. Znowu trzeba się zmobilizować, znowu trzeba działać, trzeba robić, kto może, niech jedzie na granicę. Zobaczcie, nigdy nie mieliśmy tak dużego poparcia. Ja już nie mówię, że też w ludziach, w komentarzach i tak dalej, ale nawet zobaczcie w innych kanałach YouTube'owych, TikTok'owych, Facebook'owych, jakichkolwiek innych, gdzie ludzie nas tak mocno
popierają, tak mocno wspierają. Nam się wydaje, jak kiedyś tak myślałem, wiecie, że takie gadanie, że jak ktoś cię tam z tyłu po plecach tak w cudzysłowie poklepie, powie, dobrze robicie i tak dalej, no to takie, wiecie, nieraz sobie myślałem, to w tyłek sobie wstać, lepiej przyjedź. Dzisiaj widzę to zupełnie inaczej. Dzisiaj widzę, że to ma naprawdę moc, jeżeli jedna, druga, trzecia, piąta, dziesiąta osoba mówi o tym problemie. Mówią o tym problemie duże kanały z poparciem, ale też potrafią wytknąć nam krytykę, że też nieraz nieodpowiednio się zachowujemy i to też daje nam do myślenia, że musimy działać stanowczo, ostro, ale nie możemy gdzieś tam z ludźmi walczyć, nawet słownie i tak dalej. Jak ktoś nas obraża, trzeba coś odpowiedzieć, ale wszystko w takiej formie, ja zawsze mówię, najlepszą obroną jest rozmowa na argumenty. Jak druga strona nie ma argumentów, zaczynają się jakieś tam obrazy i tak dalej. Nie ma co dyskutować, bo takich ludzi się nie zmieni. Natomiast gdy rozmawiamy na argumenty, przedstawiamy pewne fakty, to ta rozmowa zupełnie inaczej wygląda, bo ludzie o pewnych rzeczach nie wiedzą. Ale właśnie dzisiaj, kiedy społeczeństwo w dużej mierze nas popiera, albo niech nawet jest pół na pół, niech połowa nas nie popiera, wyzywa, a połowa popiera. To i tak jest ogrom, nigdy tyle nie było. Duże, różne kanały, ludzie z zasięgami mówią o tych rzeczach, mówią o strajkach, mówią o nas pozytywnie. No kurde, jak my dzisiaj nie wykorzystamy tego, jeszcze bardziej się nie zmobilizujemy, jeszcze kolejne osoby, żeby dołączyły, no to kiedy my mamy to cokolwiek zmienić? Kiedy mamy pokazać, że to nie jest tak, jak przedstawia, nie wiem, telewizja, jakieś tam media, ludzie mówią, czy wy się nagle teraz obudziliście, a co robiliście przez ostatnie lata? No też przecież były strajki, były protesty, ale nie było ich na taką skalę, nie były one pokazywane w żadnych mediach. Dlatego ludzie kompletnie nie wiedzą, co się działo. I dzisiaj po raz kolejny po prostu zachęcam, żeby nie przespać tego momentu i nie stracić szansy, którą mamy. Bo to jest, naprawdę można coś zmienić i to można zmienić na dobre, zarówno pod kątem tych wszystkich rzeczy, powiedzmy, typowo rolniczych dla nas, ale też pod kątem tego kontaktu ze społeczeństwem, zbudowania jakichś tam lepszych może relacji, co w przyszłości może nam też zaowocować. Zachęcam, w kupie siła, jak to mówi klasyka, do roboty, trzymajcie się, cześć!